Aktualnie mamy w placówce 80 pacjentów covidowych, poinformował w poniedziałek rano dyrektor Suwalskiego Szpitala Adam Szałanda. Niestety aż 18 osób wymaga leczenia z użyciem respiratora. To o 5 więcej niż jeszcze tydzień temu. Zapytany, czy w szpitalu daje się zauważyć spadkowa tendencja liczby zakażeń koronawirusem wynikająca z publikowanych statystyk, odpowiedział, że niestety takiego efektu nie widać. Ale nie tylko COVID przysparza kłopotów szpitalowi. Jak nas poinformował szef placówki, do naszej lecznicy masowo trafiają pacjenci ze schorzeniami udarowymi z całej północno-wschodniej Polski. Na neurologii jest pełno. Nie jesteśmy w stanie zaopiekować się wszystkimi, a okoliczne oddziały udarowe są zamknięte. Najbliższe o tym profilu są w Białymstoku i Olsztynie. To duży problem, ponieważ nie mamy wystarczająco liczebnej specjalistycznej kadry lekarskiej, by zapewnić właściwą opiekę chorym z udarami, mówi Adam Szałanda. Kilka dni temu został zamknięty oddział neurologiczny w Wojskowym Szpitalu w Ełku, a pacjenci udarowi z jego rejonu zwożeni są do trzeszczącej w szwach lecznicy w Suwałkach. Na granicy wydolności jest również suwalska interna, na którą trafiają pacjenci zwalniający łóżka zakaźne, ale wymagający jeszcze hospitalizacji. Powstał po prostu zator, którego nie rozładujemy bez ograniczenia przyjęć, rozkłada ręce dyrektor suwalskiego szpitala.